Więc to jest ważne pytanie, dlatego myślę, że warto do niego zwrócić, szczególnie, że wiąże się z dzisiejszym tematem. Poza tym no, zaczyna być pewien cykl, prawda? Bo poprzednio, o ile pamiętam, właśnie skończyliśmy na pytaniu o zbawienie i o tym, co się dzieje po śmierci. Więc pierwsza sprawa, to, że nie można przeżyć śmierci. Czyli, że każde doświadczenie, po którym człowiek wraca do życia, wyjąwszy wskrzeszenie, prawda? Czyli Łazarz, owszem, ale żadne inne nie jest doświadczeniem śmierci. Z definicji. Śmierć jest nieodwołalna. No bo wyobraźmy sobie co, człowiek umiera, bo co, bo się tam świętemu Piotrowi coś pomyliło, prawda? A nie, nie, to jest powrotem, prawda? Śmierć jest w znaczeniu teologicznym, jest zakończeniem stanu pielgrzymowania. Wyjściem z tego świata. I ono jest definitywne, nie ma żadnej możliwości powrotu. Także i przed tym no, bardzo przestrzegam, żeby się nie sugerować. Niestety też są te książki ze moich młodości kapłańskiej. Była bardzo popularna taka książka Życie po życiu, bodaj Raymonda Moody'ego. Żeby się nie sugerować i nie używać tego jako argumentu na przykład za chrześcijańską, katolicką nauką o zbawieniu. Bo to nieprawda. To nie jest doświadczenie śmierci. To są jakieś fenomeny psychiczne, że tam to on się unosił, widział coś tam, co się działo na stole chirurgicznym. To nie może być śmierć. Z definicji właśnie. A nie może być wskrzeszenie na przykład? Czy czytałam śmierć? Wskrzeszenie, tak, a nie śmierć kliniczna. Aha, ale ja miałam doświadczenie swojej śmierci prawie. Ale to nie, to jest prawie. Ale to jest prawie, ale to nigdy nie jest... No różne, no, jak człowiek ma gangrenę, to też. Naprawdę tak. Z tamtego świata się nie wraca. Ja wiem, że nie umarłam co. No więc właśnie, no, prawda? Więc może być tak, jasne, że może być tak, że konkretnej osobie Pan Bóg da jakiś, pokaże coś w takim krytycznym momencie. Ale nie można z tego wyciągać żadnych wniosków, bo nigdy tego nie wiemy. Na ile to jest, no, szczególnie, że jest to no, utrata przytomności, czy śmierć kliniczna, to jest skrajne przeżycie. Więc no, różne dziwne rzeczy się z człowiekiem dzieją wtedy i z jego psychiką. A to, co nasza psychika wyrabia, no to przypomnijmy sobie chociażby sny. To, co tam się w tej głowie dzieje. Więc, a często jakie to jest prawdopodobne. Jak miałem taki okres, że byłem, no, chodziłem strasznie zmęczony i zdarzało mi się, że nie byłem pewien, czy coś się naprawdę wydarzyło, czy mi się śniło. Bo to się wszystko nakłada, przeplata. Więc to jest bardzo ważna sprawa, żeby nie mylić jakichś psychicznych doświadczeń związanych z stanem krytycznym człowieka ze śmiercią. Śmierć kliniczna nie jest śmiercią w znaczeniu religijnym. Możemy sobie ją tak nazywać. Wiele terminów jest wyznaczonych, ale to nie jest śmierć. Śmiercią jest zakończenie stanu pielgrzymowania, odejście z tego świata. Postanowione jest ludziom raz umrzeć i koniec. Też żadna reinkarnacja. Ale to jest uboczny temat. Więc i tak, oczywiście, że po śmierci spotkamy nie, zarówno... Znaczy właśnie, czy możemy spotkać swoje, na przykład swoje dzieci? No tak, zmartwychwstanie. Tak, oczywiście. Tak. Mamo, będę mówiła do mojej mamy. Oczywiście. Proszę księdza, ja wiem tylko tyle, że jak mi się śni moja mamusia, będzie choroba.
I ja już to tak przyjęłam na mój głupi rozum, że tak powiem, że po prostu tłumaczy sobie tak ten sen, że ona mnie ostrzega przed jakimś niebezpieczeństwem. A jeśli ojciec mi się śni, będzie przewspaniale, wszystko będzie się składało. Uważajmy z wiarą w sny, ale Bóg może dopuścić, żeby był jakiś znak. I istnieje świętych obcowanie. Ja bym był bardzo ostrożny, żeby wierzyć w sny, prawda? Ale znaki są możliwe. I wiemy, że zmarli mają z nami kontakt. Tylko coś, co chyba często powtarzam. Trzeba bardzo uważać, także z objawieniami. Nawet z objawieniami. Bo nigdy nie mamy pewności, czy to jest działanie mojej psychiki, czy to jest od Pana Boga. Znak jest od Pana Boga, prawda? Nawet jeżeli to jest mama, to Pan Bóg daje taką możliwość, żeby mama się skontaktowała. I to jest możliwe. Tu nie ma żadnego zabobonu, tylko ostrożnie. To nie jest tak, że mamusia mi się śni, ja teraz czekam, a o czym innym nie myślę. Albo źle by było, jakby Pani z tego jakieś wnioski wyciągała co do tego, jak postąpić, prawda, czy coś takiego. Bo nie wiemy. Jeżeli sobie przypomnimy, ile zupełnie bzdurnych snów mieliśmy. I teraz jak to rozróżnić? Ale oczywiście taki znak jakiejś troski czy opieki, czemu nie? Z tego by wynikało, że Pani mama była święta albo blisko świętości. Jeżeli człowiek ogląda się w telewizji, to później będzie miał takowe sny, jak prawda, przed snem. Jeżeli przed snem ten czas poświęci na inne rozważania, na poważne rzeczy, nie będzie miał. Nie do końca prawda, ale coś w tym jest. Ale zostawmy, bo to już jest psychologia na ten temat. Nie chcę na ten temat się wypowiedzieć. Jedyne, co chciałem powiedzieć, to to, że nie należy wierzyć w sny. Co nie jest sprzeczne z faktem, że przez sny Bóg może nam dawać jakiś znak. Ale zawsze, nigdy nie wiemy i zawsze, tu trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo roztropnym, żeby rozróżnić, co jest znakiem Bożym, a co jest działaniem naszej psychiki. Słucham. W sumie miałem inne pytanie, ale o tych znakach też odpowiem, bo jest też tak, że powiedzmy tych znak, powiedzmy nasze serce chce coś nam powiedzieć. To jest napisane w Biblii, że żeby poznać sny, tak, swoje, żeby wiedzieć, co nasze serce nam do powiedzenia. No, niektórych przypadków. Jeśli będziemy traktować serce jako obraz naszej psychiki, no tak, że coś tam się ujawnia. Gdzie jest granica między zmartwychwstaniem a śmiercią kliniczną? Bo rozumiem, śmierć jest nieodwołalna, a w którym momencie człowiek naprawdę umiera, to jest pytanie, którego nie zawsze możemy rozstrzygnąć i które ma rozstrzygać medycyna, a nie teologia. No bo trzeba po prostu zbadać, czy rzeczywiście to jest nieodwołalne i to jest duży problem. Z tego co wiem, ojciec Jacek, no uciekło mi teraz. Słucham? Norkowski właśnie. Bardzo radykalnie kwestionuje ten termin śmierci mózgowej. Pokazując, że w bardzo wielu przypadkach taki człowiek może wrócić do życia. Czyli, ale proszę zrozumieć. My od strony wiary możemy powiedzieć jedno. Śmierć jest nieodwołalna. A kiedy ta nieodwołalność następuje? To już jest dziedzina nauki. Prawda? To jest bardzo ciekawa sprawa tego zazębiania się nauki i wiary. Taki częsty argument za aborcją powtarzany, że święty Tomasz uważał, że człowiek w łonie matki to staje się człowiekiem dopiero po miesiącu bodaj, jeśli dobrze pamiętam. Tylko zwróćmy uwagę, że święty Tomasz nie twierdził, że można zabić dziecko w łonie matki, tylko po prostu wtedy wiedza była na tyle ograniczona, że nie wiedziano, że rozwój tego płodu nie ma żadnych momentów krytycznych, zmiennych, prawda? Że mogliśmy powiedzieć tydzień temu było zupełnie co innego niż tydzień później.
I to tylko o to chodzi, żeby stwierdzić, dziecko jest człowiekiem. A od strony naukowej to jest pewien paradoks, że rozwój genetyki pomógł nam doformułować stwierdzenie całkowitej niemoralności, zbrodniczości aborcji. Czyli rozwój nauki, która często jest postrzegana jako coś wrogiego czy sprzecznego z wiarą, nam tu pomaga. To samo ze śmiercią właśnie. Kiedy jest ten moment śmierci? Kiedy to już jest nieodwołalne? To ja tego nie stwierdzę jako teolog, czy jako ksiądz, prawda? No, muszę spytać lekarza. I lekarz mi to może powiedzieć. Czyli możemy granicę przesunąć na tyle, na ile jesteśmy w stanie poznać. Tak. To znaczy, do końca nie wiemy. Do końca nie wiemy. W związku z czym, i tutaj no, mnie wstrząsnęło to, co ojciec Narkowski pisał, bo nawet jeżeli jest wątpliwość, no to trzeba tę wątpliwość interpretować na rzecz życia ludzkiego. Prawda? Nawet jeżeli mamy wielkie prawdopodobieństwo, że ten człowiek już nie żyje, ale jednak jest jakieś prawdopodobieństwo, że żyje, no to trzeba go ratować. A nie dobijać. No ale to nie był ten temat. Czyli po nastąpieniu śmierci, nikt nam nie powie, ale po nastąpieniu śmierci tak. Dokładnie mówiąc, po zmartwychwstaniu spotkam zarówno swoich rodziców, jak i... No ja nie spotkam swoich dzieci, ale na przykład dzieci duchowe może. Oczywiście. Nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest za trudne. W każdym razie w tym takim katechizmowym ujęciu, dawnego katechizmu nazwijmy to, po śmierci jeszcze się nie widzimy. To grono zmawionych, chyba że święci. Święci od razu wchodzą w zmartwychwstanie. Natomiast cała reszta, która jest w oczyszczeniu, czyli większość z nas, nie ma jeszcze tego udziału w zmartwychwstaniu w tym momencie. I pytanie, no właśnie, jeśli tam nie ma czasu, to dlaczego mówimy o czasie się w czyśćcu? Jest możliwość, że coś takiego istnieje, to Józef Ratzinger wymyślił, bo czas jest miarą zmiany. Jeśli nie ma zmiany, nie ma czasu. Można sądzić, że dla kamienia, no kamień się też zmienia, ale gdyby kamień miał świadomość, to nie wiedziałby, że upływa czas. No, on sobie jest. I teraz wchodzimy w wieczność, ale człowiek, w której nie ma przedtem i potem. Wieczność to jest nieustanne teraz. Ale dla człowieka, który jest w oczyszczeniu, jest przedtem i potem. Bo może spojrzeć na siebie i popatrzeć, jestem lepszy niż byłem. Kiedy było to przedtem? No wtedy, kiedy byłem gorszy. Na przykład pozbyłem się już z siebie czegoś, nie wiem, zazdrości. Już jej nie ma, już się wypaliła. Czyli jest jakaś zmiana. W związku z czym subiektywnie dla ludzi w oczyszczeniu, dlatego nie używam słowa czyściec, ono jest prawidłowe, tylko żeby nie sugerować, że to jest jakieś miejsce. Jeszcze tam się ten pył strzepuje. Dla ludzi w oczyszczeniu może płynąć czas. I to by tłumaczyło, dlaczego oni jeszcze są, nie są w pełni wieczni. Znaczy, nie doświadczają wieczności. Ale potem dla nich zmartwychwstanie jest już natychmiastowe.
Trudno sądzić inaczej. My oczekujemy na zmartwychwstanie tu na ziemi. No i właśnie to jest oczywiste, że spotkamy, czyli człowiek, który trafi do czystca, można sądzić, że nie spotka jeszcze zmartwychwstałych swoich dzieci. Można sądzić, chociaż my tu tak wchodzimy w takie, albo jeszcze dla niego nie ma zmartwychwstania. On musi, musi się w nim coś zmienić. Całe zło, które zostało zmagazynowane w jego osobie, musi się wypalić. Więc dla niego, on jeszcze nie doświadcza zmartwychwstania. W momencie, kiedy wchodzi, kiedy doświadcza zmartwychwstania, no to spotykamy się wszyscy. Oprócz tych, którzy są potępieni. Nie zupełnie inny. Nie. O tym już poprzednio mówiliśmy. Będziemy naprawdę ludźmi. Tak, ale to jest, też to często powtarzam. Jezus zazwyczaj pokazuje tylko jedną myśl. To znaczy, że rzeczywiście, że nasze bytowanie będzie radykalnie odmienione, ale proszę zauważyć, gdybyśmy byli jak aniołowie, to zmartwychwstanie by nie miało sensu. My będziemy mieli ciała, a jeśli będziemy mieli ciało, to także będziemy mieli płeć. No jeżeli ja bym zmartwychwstał jako dziewczynka, no to co by ze mnie zostało? No dobrze, a co teraz będzie z tą trzecią płcią, co powariowali? No właśnie, więc to trochę taka powtórka nam wychodzi, ale no dobrze. Będziemy sobą. Pani będzie sobą, ja będę sobą, a to, że nie będą wychodzić, znaczy ten fragment należy interpretować w ten sposób, żebyśmy sobie nie wyobrażali wieczności, zbawienia, nieba na podobieństwo życia tutaj. No tak, że uczta usiądziemy przy stole i albo właśnie, że mąż i żona i nie wiem, może jeszcze dzieci będą mieli w niebie, prawda? Że to będzie inaczej. Ale będziemy kobietami i mężczyznami. Będziemy mieli ręce i nogi, będziemy mogli jeść. Jezus po zmartwychwstaniu je. Pytanie, czy nam to będzie potrzebne. Ale będziemy mogli. Podobne jest tłumaczenie, chyba też o tym wspominałem na zeszłym razem, to Luis wyjaśnia. Dlaczego właśnie nie będą żenić ani za mąż wychodzić, dlaczego nie będzie seksu w niebie? Dlatego, że jest zły? Nie dlatego. Przecież Pan Bóg stworzył. Tylko dlatego Luis mówi tak, że to jest mniej więcej, bo nie będzie potrzebny. Bo to jest tak, jakby zapalać świeczkę wobec pieca hutniczego. Radość, przeżycie miłości Bożej jest czymś tak wspaniałym, że miłość małżeńska jest niczym. Nie jest niczym złym, jest czymś dobrym, prawda? Jeszcze najlepszy dowód, że jest pewną zapowiedzią tym, jacy będziemy nasza miłość z Bogiem. To w liście do Efezjan. Więc jest czymś dobrym, ale no wszystko, co jest na tym świecie, to jest mizerne wobec tego piękna i tego szczęścia, które nas oczekuje. No i świetnie, dochodzimy do... Mogę coś powiedzieć? Słucham, oczywiście. My po to chodzimy do kościoła, spożywamy ciało i krew Pana, po to, żebyśmy tam nie łaknęli. Rozumie Pani? Po to, żeby... Ale to też jest... Tutaj też jest jedna rzecz. To na całą wieczność. Więc właśnie, nie będziemy głodni, prawda? Ale to nie znaczy, że nie będziemy mogli jeść. Być może... Może też takie radości będą. Ale tak będzie, to, co nie zostanie, żeby sam nie ma nigdy.
Ale tu też jest ważna rzecz, sakramenty. Ale dobrze, ale proszę zobaczyć, że sakramenty też pokazują naszą cielesność. Że nie ma czegoś takiego, jak powiedzmy w buddyzmie, że jest czysta duchowość. Prawda? Bóg nam się udziela w sakramentach przez materię, przez rzeczy. Przecież mógłby inaczej, a tu jest też znak wagi naszego ciała, potrzeby, tego, jak ważne jest nasze ciało. Ale w buddyzmie nie ma tego zjednoczenia z Bogiem. Tak ja zrozumiałam to, co pisał Jan Paweł II. Znaczy pełnego nie ma, ale w Komunii Świętej jest zjednoczenie. A u nas jest? Nie, w buddyzmie, to nie usłyszałem. I właśnie, i dochodzimy, świetnie, bo dochodzimy do tego szczęścia zbawionych. Chciałbym zacząć od tego, czym jest szczęście. No, słuchaj. Nie, ale tak normalnie, już nie bądźmy tacy pobożni, normalnie zupełnie. Czym jest szczęście na ziemi? Nie, odczuwanie braku czegoś. No, definicja negatywna, ale... Czyli, że wszystko, że niczego mnie nie brakuje. Aha, wszystko jest zaspokojone, wszystkie moje potrzeby. Słucham? Przepraszam, ale nie mówcie jednocześnie. Czyli być w takim stanie świadomości tej chwili? Czuwania tego, co jest tu i teraz? Aha. Ciekawe. Takie intensywność przeżywania tej chwili, która... aktualnie. Można, więc szczęście. Można z wielu rzeczy szczęścia jakby brać. Powiedzmy, jeśli jestem świadomy, że jestem dzieckiem Bożym, tak? To mogę z tego. Jeśli jestem z kimś, to powiedzmy z szczęścia, że jestem. Świadomy. To troszkę bardzo dobra, bardzo ciekawa tradycja filozoficzna. Trochę tutaj jest pan dosyć blisko epikureizmu. Epikur mówił, że szczęściem jest samo życie. Znaczy to, że istniejemy i to, co się dzieje. Samo w sobie nie jest szczęściem. Ale to jest ważne. Jeszcze tutaj była propozycja. A ja zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że życie człowieka to jest taka ciągła wędrówka, ciągła doskonałość ku wieczności. Człowiek świadomy, jak już jest dorosły i na przykład jak już jest taki kraj jak ja, no to on coraz częściej myśli nad tym, jakie to jego życie było, gdzie popełnił błędy i myślę, że no taka dążenie do doskonałości, chociaż to wiem, że jest niemożliwe, ale cały czas się staram. No powiedzmy o szczęście. Drodzy Państwo, jesteśmy genialni, bo... I do szczęścia. No więc właśnie, czy szczęście jest uczuciem. Więc jesteśmy bardzo blisko definicji, którą wypracował profesor Tatarkiewicz. On w takiej dosyć grubej książce o szczęściu, taki jest tytuł, bardzo polecam, analizuje różne definicje szczęścia, pokazuje ich wady i zalety. I one, już parę z nich tutaj padło, muszę przyznać, to jest no, chylę czoło, bo nie sądzę, żeby ktoś z Państwa studiował filozofię, a nastąpiło tutaj sformułowanie bardzo ważnych, cząstkowych definicji. Nie będę tego całego wywodu relacjonował. W każdym razie Tatarkiewicz na podstawie tych różnych określeń szczęścia formułuje własne, moim zdaniem rzeczywiście bardzo precyzyjne. Szczęście to jest pełne, trwałe i uzasadnione zadowolenie z całości swojego życia. Zauważcie, że każde słowo jest tu ważne. Pełne, trwałe i uzasadnione zadowolenie z całości swojego życia. Z tego wynika, że szczęście, pełne szczęście, że pełnia szczęścia na tym świecie jest niemożliwa.
Ale zbliżenie się do szczęścia, czyli bycie szczęśliwym na tyle, na ile jest to możliwe na tym świecie, tak. I zobaczmy, pełne, więc trzeba by dodać na ziemi możliwie pełne. No bo ktoś może być zadowolony ze swojego życia tylko w jakimś jego elemencie. Na przykład, że świetnie jeździ na rowerze. No ale to jeszcze nie jest szczęście. Najwyżej jest szczęśliwy wtedy, kiedy jeździ. Ale ta definicja odnosi się do przeszłości. Czyli na przykład jak ktoś źle żył i został zbawiony, to to jest szczęśliwy z tego powodu, że jest w tej chwili szczęśliwy, a może być niezadowolony ze swojego życia. Nie zupełnie chyba, ale to zaraz do zbawienia zaraz dojdziemy. Na razie myślimy zupełnie po ludzku. Tylko możliwie precyzyjnie. Więc pełne. Czyli nie wystarczy być zadowolonym ze swojego życia z jakiegoś jego fragmentu, elementu, tylko z całości. Można też zastanowić się nad właśnie skupieniem, bo to jest jak element pełności. Zdecydowanie. Znaczy, jeśli mi życie przecieka przez palce, no to w sposób uzasadniony nie będę z niego zadowolony. Zdecydowanie. Ale jest takie niczym niezgodne. Dlatego, że on był filozofem, każdy jest po swojemu filozofuje. No nie, filozof filozofuje, to jest nauka. Po to jest filozofia, żebyśmy myśleli, żebyśmy nie filozofowali po swojemu. I na przykład te nieszczęścia odczuwali wielcy nasi mistycy. I oni wtedy nie Dobrze, ale na razie nie wprowadzamy jeszcze sprawy wiary. Jeżeli ksiądz profesor zapytał o szczęście, chciałbym to powiem na przykładzie własnego doświadczenia. Słusznie. Ja miałam poczucie szczęścia, tak, ale było ono całkowicie oderwane od życia, od wszystkiego. Było zjednoczenie z czymś najwyższym i było szczęśliwe. Łzy się lały i nic nie było. Ale to jest chwila. Ja stałam w szczęściu, po prostu to jest trwanie w szczęściu. To jest przeżycie szczęścia, prawda? Ale takie przeżycie nie może trwać. A jasne, że różnie operujemy słowami, różne rzeczy różnie nazywamy. Natomiast ogólnie chyba wszyscy przyjmą, że celem człowieka jest dążenie do szczęścia. Człowiek chce być szczęśliwy. No i teraz zastanówmy się, do czego dążymy. Więc właśnie, pełne i trwałe, to jest w sumie... Nie, człowiek dąży do szczęścia, każdy, nawet taki, który nie zna Boga. My zaraz dojdziemy do tego, że bez zjednoczenia z Bogiem człowiek szczęścia nie osiągnie. Ale na razie nie mówimy o Bogu, bo pytamy o to, do czego dąży każdy człowiek, choćby nie znał Boga zupełnie. I to się zgodzimy, że dąży do szczęścia. Na podstawie tego, co tutaj było powiedziane, że dążymy do miłości. Też. Tylko to też trzeba by pokazać. Czyli trwała. Jakieś tam właśnie chwile szczęścia, czy nawet dni, czy tygodnie. No to nie jest jeszcze szczęście. To jest jeszcze za mało. Uzasadnione. Zadowolenie z całości życia. Są różne stany chorobowe, podobno, w których człowiek jest cały czas w euforii, jakaś forma paraliżu. Słucham? Wysoki poziom serotoniny. Tak? Ja się nie znam, ale w każdym razie człowiek może mieć subiektywnie poczucie zadowolenia, ale to jest, nikt przytomny nie powie, że on jest szczęśliwy. Nie wiem, chyba możliwe, żeby były cały czas pod działaniem narkotyków, no to człowiek będzie zadowolony, natomiast nie powiem, że jest szczęśliwy. No to będzie działanie narkotyków, tak, no jest właśnie. Działanie alkoholu. Nawet gdyby mogło być trwałe, chociaż chyba medycznie to jest niemożliwe, ale nawet gdyby mogło być trwałe. Jeśli subiektywne, to myślę, że na podstawie po prostu rozumu.
No na uzasadnie i to no fajnie, dochodzimy do uzasadnionego. No i zadowolenie z całości życia. Czyli nie jest człowiek, szczęśliwy człowiek, który no co prawda jest w zasadzie już zadowolony, ale w młodości popełnił morderstwo. Nie, zobaczmy, że cały czas mówimy jeszcze o... Ale ja mówię na ziemię. Nawrócił się, czy mógł być... Na ile można, ale tu już działa łaska. Prawda? Tu już działa... Tu już dochodzimy do tego przemienienia. I, no właśnie. I z tego wynika, bardzo to jest ciekawe, na skutek po prostu filozoficznego rozważania, Państwo przeskakiwali trochę ten etap rozważania, że, no, że nie da się być szczęśliwym bez Boga, bez zbawienia. No nie, ale może być tylko, bo istnieje coś takiego, zadowolenie, euforia w jakimś momencie, na przykład sportowie coś robią wspaniały wynik, to jest zadowolenie. No tak, można nawet powiedzieć, że przez chwilę jest szczęśliwy. Ale to nie jest szczęście jeszcze. Zgadza się, właśnie o tym mówimy, właśnie o to chodzi. A możliwość osiągnięcia tego szczęścia jest tylko wtedy, kiedy moje życie zostanie w jakiś sposób przemienione. Ale zobaczmy, że to nie chodzi tylko o... No, byłem łajdakiem, nawróciłem się, zacząłem żyć jak święty i tylko ten etap mojego życia. Tutaj jest bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, że zbawienie będzie jakimś przemienieniem całego naszego życia na ziemi. Prawdopodobnie w ten sposób, że zobaczymy, że ze wszystkiego zła, które żeśmy w życiu zrobili, Pan Bóg wyprowadził dobro. Ale będziemy na to żałować, że popełnialiśmy ten zło i obrażaliśmy Boga. Chyba już nie będziemy, bo to już jest wszystko przebaczone. Nie, błogosławiona wina to jest trochę co innego. W każdym razie, nie no, w niebie pani będzie w pełni szczęśliwa. Prawda? W pełni. Czyli nie będzie pani miała wyrzutu sumienia. No jak długo posiedzę w czyściu, to tak. Tak, to prawda. No tak nie, no to prawda, bo po pierwsze już jest odpokutowane, ale to byłoby jeszcze trochę za mało. Święty Augustyn też musiał... Po pierwsze jest odpokutowane, to znaczy nie, był święty, więc już nie siedział w czyściu, ale za życie odpokutował. Na pewno za życie musiał odpokutować. Człowiek święty nie przechodzi przez czyściec. Bo ogłoszenie świętym oznacza, że za życia doszedł do stanu świętości. Czyli, że już go nic od Boga nie dzieliło. Ale to, że jest odpokutowane, przebaczone, to jeszcze byłoby za mało. No bo co? No zabiłem człowieka i to mi w niebie nie rozkwiera dlaczego. No po pierwsze dlatego, że on zmartwychwstał obok mnie być może. A więcej, może się okazać, że opatrzność Boża sprawiła, że mój zły czyn dopomógł mu do zbawienia. Że Pan Bóg niektórych wraca życie dlatego, że po prostu widzi ich przyszłość i sobie myśli, może by narobili większy głód i bardziej się pędzili na mój głupi rozum. Czyli jasne, że nie wynika z tego, że zło nie jest złem, że Pan Bóg tak, że ponieważ Pan Bóg tak czy tak z tego wyprowadzi dobro, to wszystko jedno, to nieważne. To jest nieprawda. Poza tym dzieje się to kosztem męki Chrystusa. Dokonuje się to kosztem męki Chrystusa. Ale w niebie, w zbawieniu dochodzimy do tego pełnego, całkowitego, uzasadnionego zadowolenia z naszego życia. Dzięki temu, że miłość Boża to umożliwia. To znaczy nie jest to oszukiwanie się. Prawda? Tylko jest to nagle, jeśli pozwalamy, w końcu pozwolimy Bogu działać, to On nasze życie przemienia.
Czyli nawet z najgorszych rzeczy, które w nim były, tworzy dobro. Lepiej, że my na ziemi nie widzimy tego dobra, które Pan Bóg wyprowadza z naszych złych czynów. Wydaje się, że to lepiej, no bo wtedy byśmy zaczęli sobie mówić, a... Nie, nawet będzie dobrze. Nawet będzie dobrze. No świetnie, świetnie, żeby oświęcić, bo się kolbę mógł uświęcić, tak? Ale już po tamtej stronie możemy to zobaczyć. Czyli nie ma już wyrzutów sumienia, nie ma trapienia się tym, co złego zrobiłem. Jeśli Judasz był zbawiony, a to nie wiemy, to, że lepiej było, żeby się nie urodził, to nie znaczy, że jest potępiony, to Judasz się już nie będzie martwił, że zdradził Jezusa. No szczególnie, a akurat to jest dobry przykład. Prawda? Bo zobaczysz, że poprzez ten jego zbrodnię zostaliśmy zbawieni. To jest dobry przykład. W ten sposób to widzimy. I są takie elementy w zbawieniu. Jest usprawiedliwienie, czyli nie usprawiedliwienie, proszę Pani, bo ja nie odrobiłem lekcji, bo mnie palec bolał, tylko uczynienie sprawiedliwym. Uczynienie dobrym. To w Piśmie Świętym mamy ciągle to, że Bóg błogosławi sprawiedliwym, coś tam, prawda? Że nie chodzi o także o sprawiedliwość tylko, ale o to, jaki ten człowiek jest. Więc staniemy się sprawiedliwi dzięki dziełu Chrystusa. Zadośćuczynienie. Chrystus zadośćuczyni za nasze grzechy i nasze zło, czyli my nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Zapłacić. Ale on tak. I sam termin zbawienie, który po łacinie brzmi salus, czyli zdrowie, ale także bezpieczeństwo. A ciekawą rzeczą, że polski termin jest jeszcze bogatszy. To jest może głęboka teologia, ale to jest przyjemne. Wiecie, ktoś wie od jakiego słowa, jakie ma źródło słowo zbawienie polskie? Od prawosłowiańskiego bawiti, które jest także w zabawie, w bawieniu się. Czyli my już nie będziemy tacy smutni. No. Prawda? Jest... Jakby to powiedzieć? Uradośnienie. O, może tak. I to pokazują wszystkie te obrazy biblijne. Ta uczta z najlepszych mięs i wybornych win. Ale to wszystko są obrazy. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Czyli, że nawet gdyby Pan Bóg chciał, to nie ma możliwości nam powiedzieć. Bo tak, mamy tam. Nie jestem w stanie sobie zrozumieć, ani wyobrazić. Jedyne, co te obrazy pokazują, to Pan chyba powiedział, że to jest pełne, wszystkie nasze potrzeby są spełnione. No, bo dla człowieka, któremu często doskwierał głód, no to największym szczęściem była uczta. Kubek chłodnej wody w tamtym klimacie. Te obrazy są bardzo wymowne, chociaż czasami trzeba się w nie wczuć, bo my już mamy mniej takich doświadczeń. No jeżeli ktoś raz w życiu przeżył głód, właśnie może zapalić rzeczywiście tu chyba. Tak? Jeśli ktoś raz w życiu przeżył głód, to... albo jak właśnie pragnienie, to wtedy lepiej czuję te obrazy. I wszystko dokonuje się przez miłość. To jest to ogarnięcie Bożą miłością, które sprawia te wszystkie skutki. Miłość to znowu taki filozoficzny opis. W zasadzie miłość polega na tym, na stwierdzeniu, dobrze, że jesteś.
Tylko o ile człowiek może drugiemu powiedzieć dobrze, że jesteś, może powiedzieć cię kocham, ale w domyśle mimo wszystko, znaczy mimo i teraz nie wyliczajmy tego, tym, których kochamy, dobrze? Nie radzę, ale no bo każdy ma w sobie jakieś wady czy jakieś grzechy. Więc człowiekowi bezwarunkowo do końca nie można powiedzieć dobrze, że jesteś, bo są w sobie rzeczy, które nie są dobre. Ale Bóg tak. I to nie jest tylko, jakby niestety biedni protestanci myśleli, że to nie jest tylko przykrycie jakimś płaszczem miłosierdzia. Dalej pozostajemy brudni, tylko Pan Bóg jest taki dobry, że no dobra. Tylko jest przemiana całego naszego życia. Czyli Pan Bóg sprawia przy naszej współpracy, no bo to, co z naszym życiem robimy, to są ten materiał, z którego potem to otworzy. Tylko skończę. Że rzeczywiście stajemy się pięknymi, dobrymi ludźmi. I całe nasze życie staje się piękne i dobre, przemienione, to zbawione, także zabawione. Dlatego to się dokonuje przez miłość i dla miłości. Że dzięki niemu, dzięki Bogu stajemy się godni miłości. Bo zobaczmy, zaraz przepraszam, ale chciałbym myśl skończyć. Bo zobaczmy, że nie byłoby nam dobrze, gdybyśmy wiedzieli, że Bóg nas kocha mimo wszystko. Znaczy jest bardzo radosne, że teraz nas kocha mimo wszystko. Ale w końcu, no... Prawda? To już... Słucham. Słucham. Myślę, że w tym stwierdzeniu dobrze, że jesteś, brakuje ci jakiegoś bardzo ważnego. Mhm. Bo coś takiego, że możemy to powiedzieć, że kogoś kochamy, dobrze, że jesteś, kiedy go kochaliśmy, kiedyś czuliśmy. Ale jeśli kogoś wcześniej nie kochaliśmy, to nie możemy tego stwierdzić. To znaczy, no jeśli go poznamy może, tak. Bo inaczej jest to trochę taka pusta deklaracja, to prawda. Znaczy powiedzmy, mówię, jak nas kocha i widzi, że jesteśmy, tak? No to jak najbardziej można tak powiedzieć. Jeśli powiedzmy, mamy osobę, z którą no, żeniliśmy się, tak? Widzieliśmy całe życie z pryzmat z nią i powiedzmy, widzimy ją kolejny raz, a można by stęskniliśmy, kiedy jej nie było. No też można powiedzieć dobrze, że widzieliśmy, bo czujemy nadal, widząc ją, wzrasta ta miłość w nas, tego człowieka. Mhm. Znaczy, jak nie znamy kogoś, to można by, że wcześniej nie czuliśmy do kogoś miłości, więc ten termin wtedy jest pusty. Do pewnego stopnia tak, no, czy musimy najpierw poznać, chociaż trochę. Poznamy też musimy nie kochać. Poznamy też światu nie znaczy, że będziemy znali tą osobę. Nie, ale w ogóle poznać musimy. Chociaż trochę, prawda? No, musimy też kochać z tymi zmianami. Tak, znaczy miłość, prawdziwa miłość jest bezwarunkowa. Do takiej w pełni bezwarunkowej miłości nie jesteśmy zdolni. I może to też ważne, chociaż trochę się zagłębiamy znowu w filozoficzne rozważania, ale może to też ważne, że właśnie to, co powiedziałem, no Pan Bóg nas kocha bezwarunkowo, ale ostatecznie my chcemy jednak dorosnąć do tej miłości. Prawda? Nie chcemy widzieć w sobie no, tego, co Boga obraża. To samo w miłości drugiego człowieka. Co prawda jest bardzo ważne, że ja kocham moją mamę bezwarunkowo i ona mnie. Ale z drugiej strony no, mnie boli, jeżeli jakoś tę jej miłość ranię. Albo w niej widzę coś. Czego nie chcę albo nie mogę akceptować. Więc to są te dwa elementy. Czyli znowu ta potrzeba bezwarunkowej miłości, ona jasne, że w ludzkich warunkach jest ograniczona. Znowu to się wszystko spełnia dopiero w Bogu, ale to, co chciałem powiedzieć, że to się spełnia nie tylko od strony Boga, że Pan Bóg jest w stanie nas kochać
takich, jaki jesteśmy. Przepraszam, kretyńska piosenka, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś i cieszy się każdym twoim gestem. No nie każdym moim gestem się Pan Bóg cieszy. Pierwsze zdanie jest prawdziwe. Pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie jest głupie. Bo nie każdym się gestem cieszy, niektórymi się martwi albo go obrażają. Więc nie tylko Bóg daje taką miłość, w pełni, nie limitowano niczym, ale także właśnie dzięki temu zbawieniu, temu darowi Jego miłości, my do tej miłości dorastamy. Czyli w niebie będziemy wiedzieli, że jesteśmy godni Bożej miłości. Jasne, nigdy nie można przestać dodawać, że to jest znowu Bożym darem. Ale tak. Ja już go niczym nie ranię, już go niczym nie zasmucę. No. I tu jest jeszcze jedna ważna sprawa, właśnie, że zbawienie jest miłością. Ja to chyba dosyć często powtarzam na kazaniach. Bo jak mówimy zbawienie, modlimy się o zbawienie tam ludzi, coś, to odruchowo widzimy coś, co Pan Bóg daje. Prawda? Jest Pan Bóg, jestem ja, Pan Bóg mi daje zbawienie. No to dlaczego nie da wszystkim? Żałuję? No bo trzeba bardzo pracować nad sobą. No ale jak Pan Bóg jest, ma nieskończenie hojny, no. Dlaczego nie da wszystkim, jak może? A nie może? Nie, bo zależy właśnie od tego, jak my traktujemy te wszystkie... No ale dlaczego Pan Bóg stawia jakieś warunki? Jak jest dobry? No bo chcę właśnie, żebyśmy byli w stanie to zrozumieć, że... No ale... No fajnie, no to jest pedagogika, to jest prowadzenie małego dziecka. Ale w końcu może być tak, że człowiek nie będzie zbawiony. I to jest klęska, to jest koniec. A kto jest ochrzczony, to też może być zbawiony? Oczywiście, że może być. Nawet łatwiej, obawiam się, bo no, nie wiadomo, bo działanie sakramentu, ale jednocześnie komu więcej dano, tego wymagać się będzie więcej. Więc nie wiem, czy ludzie ochrzczeni będzie łatwiej im się zbawić. Chyba jednak tak, ale to jest trudne pytanie. Chodzi o to, właśnie jeśli widzimy zbawienie jako miłość Boga, no to jeżeli ja się nie nauczę kochać Boga, no to troszkę to, co Pan powiedział o tym poznaniu, no to nie chcę tej miłości. Wolę jakiś swój egoizm. Prawda? A po co? Tak? To jest absolutna prawda, ale Pani to wie, ale są ludzie, którzy mogą tego nie wiedzieć. Nawet często, nawet zdarza się, że pozornie pobożni. Mogą być pobożni dla jakichś tam korzyści, niekoniecznie materialnych, które im ta pobożność daje. Samozadowolenia na przykład. Póki się nie nauczymy kochać, dlatego prawdopodobnie w życiu, znaczy na pewno w życiu duchowym jest coś takiego, co się nazywa ciemnością zmysłów, kiedy człowiek w żaden sposób nie odczuwa radości z bliskości Boga. Ani tejże bliskości. Po to, żeby nie dążyć do Boga dla tego, co On mi daje, tylko dla Niego samego. Prawda? To jest tak troszkę podobnie jak z miłością dziecka, które pierwsze, o co pyta, jak z podróży ktoś bliski przyjedzie, to co mi przywiozłeś? Prawda? Czy to jest już miłość? Nie bardzo. Bo jeszcze to nie jest tak, że największą radością jest to, że ta osoba jest ze mną, tylko co mi przywiozłeś, co mi dasz. I nie oszukujmy się, my w stosunku do Boga w dużym stopniu tacy jesteśmy. Zresztą nie ma w tym nic złego, póki to nie jest etap, na którym z założenia chcemy pozostać. Mamy prawo do tego, jesteśmy dziećmi. Ale w
w którymś momencie, najpóźniej w chwili śmierci, musimy dojrzeć do tego, że chcemy, aby naszym szczęściem była miłość Boga. Nic innego. Nawet najlepszego. Właśnie nawet jeśli ktoś nie ma w nienawiści męża, żony, dzieci, w nienawiści w takim sensie, prawda, że nie stawia Boga na pierwszym miejscu. No co to powoduje? To takie ładne kaznodziejskie porównanie. Co trzeba zrobić, żeby przyjąć dar? Nie, tam padają różne odpowiedzi, to dzieciom się mówi. No tam ten, no, wyciągnąć rękę. A jak ja w tej ręce mam coś zaciśniętego? No to jak? Gdzie jest ten skarb? Musi być to przynajmniej, i to jest jedyna odpowiedź na pytanie, dlaczego może być potępienie. Nie dlatego, że Pan Bóg chce komuś odmówić daru zbawienia, tylko człowiek jest tak w sobie zaciśnięty na czymś, chociażby na potrzebie swojej niezależności. Prawdopodobnie taki jest, był mechanizm, są dwa tłumaczenia, zresztą nie są sprzeczne ze sobą, upadku anioła, który stał się szatanem. Nie będę służył, będę sam dla siebie. I to jest koniec. Więc nie Bóg potępia, to jest strasznie ważne. Sąd polega na tym, święty Jan, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Ludzie bardziej umiłowali. Na tym polega sąd. Czyli te obrazy sądu, no nie wypada krytykować Pana Jezusa, ale są troszeczkę mylące, bo wygląda tak, jakby to było takie, no jedni na prawo, drudzy na lewo. Nie, to sąd polega na tym, że Pan Bóg wychodzi z wyciągnymi ramionami, a człowiek... Nie chce tego. No i nastąpił sąd. W ten sposób doszło do sądu. Czyli tak jak mówiliśmy o tych obrazach zbawienia, że to są tylko obrazy pokazujące intensywność tego szczęścia, tak obrazy potępienia, jezioro ognia, jakieś fizyczne męki, to są tylko obrazy tego, że, no, że człowiek jest skrajnie nieszczęśliwy, ale chyba przede wszystkim dlatego nieszczęśliwy, że on sam jest powodem swojego nieszczęścia. Bo on sam nie chce się zgodzić. Mi się to kojarzy z takim zachowaniem, czasami dziecko się tak zaklęśnie w swojej złości i poczuciu, że jest mu źle, że nie chce pomocy. Jest nieszczęśliwe i nie da sobie, prawda? Ale słuchaj, ale kochanie, prawda? I jeszcze bardziej. I to jest sytuacja, w której nie można. Ten człowiek sam się wykluczył i jest nieszczęśliwy i właściwie wpycha się w taką spiralę nieszczęścia coraz dalej. I tu już nie można pomóc. Co to jest za grzech? Słucham? Co to jest za grzech? To by można nazwać rozpaczą. Że nikt nim nie pomoże, ale także, no, zresztą rozpacz jest związana z przede wszystkim pycha jednak. Pycha, tak, w sumie chyba by to trzeba nazwać pychą. Że wolę być nieszczęśliwy sam dla siebie, niż szczęśliwy oddając się. Tracąc siebie, bo jednak jest coś takiego, to także w miłości ludzkiej, prawda, że muszę jakąś część swojego egoizmu poświęcić. Czyli jest jakiś rodzaj umierania. Kto nie straci swojego życia, ten go nie zyska. Tak, więc chyba to będzie pycha ostatecznie.
I takie przywiązanie do... No, przepięknie to jest ta przypowieść o ziarnie pszenicznym. Zostanę samo dla siebie. Takie ładne, okrąglutkie, nie pęknę. Uschnę sobie. Ale będę samo dla siebie i się nie zmienię. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam się zmienić. Nie będę posłuszny. Czyli znowu to jest decyzja człowieka. Te męki piekielne znowu trzeba uważać z różnymi objawieniami. Czy może być to cierpienie fizyczne? Bo pamiętajmy, że to jest, że potępieni są też zmartwychwstali. Pewnie mogą. Szczególnie, że niestety, to mój mistrz ksiądz Santorski świętej pamięci zauważył, że jest coś takiego u istot złych, no bo są też szatani, taka przyjemność z tego, że ktoś jest jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Więc obawiam się, że jest też taka możliwość, że ci potępieńcy jeszcze sobie nawzajem dodają. Ale to nie jest istota tego cierpienia potępionych. Istotą jest zasklepienie się w swoim egoizmie. No i nie mogę odmówić sobie przyjemności zacytowania Lewisa. Ostatecznie napisał, są tylko dwie możliwości. Albo człowiek powie do końca Bogu, bądź wola Twoja, albo Bóg powie człowiekowi, bądź wola Twoja. To chyba wszystko. Znaczy, że mogą być. Nie, to znaczy istotą, najważniejsze, tak jak mówiłem, prawda, że najważniejsze, najgorsze to będzie to zasklepienie się w samotności i w swoim egoizmie, w samotności. Nawet jeśli są ludzie inni dookoła, to nie ma miłości. W związku z czym nie ma żadnych pozytywnych relacji. W związku z czym każdy jest sam. Totalnie sam. Czyli wśród tych potępionych każdy sam, ja jestem sam, czyli oddzielony. Tak, bo każdy wybrał bycie samemu dla siebie. Ale nie jest wykluczone, że dodatkowo te potępione istoty na czele z szatanami jeszcze sobie dodatkowo umilają życie. Chociaż na ten temat trudno wyrokować, bo to, co jest w Piśmie Świętym, to są właśnie tylko obrazy. To nie jest opis tego, jak to będzie wyglądało i miejmy nadzieję, że... To znaczy wiedzieć, jak to się będzie dokonywało, to będziemy, no bo będziemy uczestniczyli we wszechwiedzy Boga, ale... Znaczy dogadzać, ja powiedziałem ironicznie. Tak też nie mówię. Nie, ktoś, kto jest na tej, no, ktoś, kto może, to może sobie tego iść, tak? A ktoś, kto już nie może, to nawet tego nie ma. Czyli, że powiedzmy, no nie ma nawet tyle wolacji, żeby... Tak, no ale to że zaczynamy wchodzić w the logical fiction, więc, więc na tym punkcie zostańmy. Jedyne, co chciałem powiedzieć, żeby... No, nie deprecjonować do końca tego, że piekło jest także miejscem, znaczy nie jest miejscem, stanem cierpień fizycznych. Jest możliwość, że także inny rodzaj cierpień tam jest zadawany, ale to nie jest najważniejsze, to nie jest najmocniejszym doświadczeniem. Bo zobaczmy, że szatan też jest nieszczęśliwy, skrajnie nieszczęśliwy. Więc to są wszystko istoty, które same siebie unieszczęśliwiły i być może chcą się też nawzajem unieszczęśliwiać dodatkowo. Ale nie jest to istota. Istotą jest to odrzucenie szczęścia. Nieodwołalne, doprowadzenie się do takiego stanu, że człowiek już go przyjąć nie może. Bo jeśli chociaż mały palec może wyciągnąć
No nie, małbym palcem, no może jakoś tam. To już Pan Bóg go wyciągnie. Jeżeli się zupełnie zasklepi, jest możliwość, że nie ma takich ludzi wielu. Ale taka możliwość, to wyraźnie wynika z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, że taka alternatywa jest. Ale w tych nowych ruchach, jakie teraz istnieją, to zapanowała moda, bo ludzie się po prostu, to się im podoba, zło się podoba niektórym, to jest najgorsze. Tak, ale zło się podoba raczej dla jakiegoś dobra, z którym jest związane. Nie ma rzeczy złej samej w sobie. Wszystko jest stworzone przez Boga. A skąd ci sataniści? Tak, ale im się wydaje, znaczy są różne rodzaje satanizmu, nie jestem znawcą satanizmu, ale im się wydaje, że szatan im odpłaci jakimś dobrem. Dla nich, prawda? Ale jakimś dobrem. I to jest bardzo dobre, stare powiedzenie, że służ szatanowi, a on ci odpłaci piekłem. Bo szatan nie ma w tym żadnego interesu, żeby nagradzać służenie mu. Może to zrobić na jakiś czas. Tak jak gangster będzie opłacał swoich gangsterów, mafiozo. Słucham? Tak, no ma czas. No. Więc to jest, znaczy nikt nie służy złu dla samego zła. Podobnie jak nie ma ludzi psychicznie zdrowych, którzy uczciwie i naprawdę o sobie powiedzą, że są źli. Nie ma. Znaczy zło samo w sobie nie jest pociągające. Człowiek zawsze znajdzie jakieś usprawiedliwienie. Nawet ten gangster. Są jakaś lojalności, rodzina. Większość gangsterów była mafiozów była dobrymi w pewnym sensie, w swoim poczuciu, dobrymi ojcami rodzin. Zło samo w sobie nie jest pociągające, samo w sobie. Tylko, no nie wiem czy nie za długo, ale skąd jest fascynacja złem? Dlatego, że zło jest z dwóch powodów. Po pierwsze, że fascynujemy się de facto, faktycznie nie samym złem, tylko dobrem, które z nim związane. A dlaczego to tak wyraźnie widać? Dlatego, że zło jest łatwe. Powiedzmy w gangsterze, no ten Olsen, nie szczególnie fascynujący, prawda? A Al Capone jest. Ale nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że był no swoistym geniuszem zła. Czyli fascynuje nas nie samo zło, bo w wypadku Olsena, nawet jakby potem popełniał podobne zbrodnie, tylko komu się nie udaje to ciągle. No to, co jest tu do fascynowania się? Ale druga sprawa, to zauważcie, że zło jest łatwe. I dlatego pozornie jest tak mocne. Bo urodzić i wychować człowieka i go zabić. Wydaje się, że jest jakaś analogia, prawda? Że nie było człowieka, jest i go nie ma. Guzik. Nie ma żadnej analogii. Żadnej, prawda? Żeby urodzić i wychować, jeszcze nie mówię o tym, żeby stworzyć, ale chociaż zobaczmy, że wielu morderców taką miał poczucie pychy, że są jak bogowie, prawda? Bo Bóg dał życie, a on zabrał życie. Ale to nie ma żadnej analogii. Ale już nawet samo urodzenie i wychowanie to wymaga, no to jest
wysiłek i sztuka, i umiejętność, i lata na dać po głowie, to byle półgłówek potrafi. Nie ma, a pozornie wydaje się, no, zbudować tej wysokości domek z kart i go rozwalić. A wydaje się, że to jest coś porównywalnego. Zbudować i zniszczyć. Nie ma. Dlatego zło jest pozornie takie mocne. Bo jest łatwe. Chyba skończymy, żeby nie zanudzić. Czy jeszcze coś? Jeszcze nie mam tak z boku tematu może. Aha. Pytanie, bo święci własnego, ale w zasadzie co zostaje z duszy stoją? Co zostaje z duszy po śmierci ciała? Nie zostaje prawie nieświadomość. Nie wiemy. To znaczy, zostaje. Człowiek żyje po śmierci. Jak to jest przeżywane? Nie chciałbym się wchodzić, bo są różne tłumaczenia. Nie wiem, czy warto w to wchodzić. Jest. No, najbardziej powszechne jest takie, że ta dusza już, to znaczy właśnie, że oczekuje na zmartwychwstanie ciała, ale co się z nią dzieje, czyli co ona odczuwa, jak, właściwie tego nie wiemy. Była taka teoria odrzucona przez Kościół, że ona jest w stanie takiego snu. Także proponowałbym się nad tym nie zastanawiać. Wiemy, że są cierpiący w czyśćcu. Właśnie dlatego lepiej nie mówić dusze czyśćcowe, tylko człowiek cierpi w czyśćcu. I są ci, którzy już uczestniczą w zmartwychwstaniu. No tak, ale czyśćcu jeszcze nie jest w zmartwychwstaniu, w czyśćcu oni jeszcze. Tak, czyli ta. Dusza, nazwijmy to, ale jednak chodzi o całego człowieka. Ale to nie ma być przymiot fizyczny, jak nie ma ciała. W czyściu raczej nie. Więc nie fajnie, dlatego że to już jest nauka Kościoła, nie nasze spekulacje, że w czyściu człowiek już nie może nic zrobić dla siebie. A to jest chyba najgorsze, co może być. Cierpienie, w którym ja już nic nie mogę zrobić. Nawet człowiek ciężko chory, prawda, no nie wiem, może sobie podprawić poduszkę. To jednak mimo wszystko troszkę mu jest lepiej. Ja chciałbym, żeby teologowie częściej mówili nie wiem. Wydaje mi się, że no bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić wieczności, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc tutaj opisywanie tego, tak mi się wydaje, że to ja bardzo cenię tradycję teologii tomistycznej, która właśnie panowała. No jeszcze jest nasze katechizmy, te stare, to jeszcze jest teologia tomistyczna. Ale jedną z jej grzechów było to, że była próba znalezienia odpowiedzi na każdy temat. Właśnie, no bo chcielibyśmy wiedzieć, co przeżywają ludzie po śmierci i jak, i gdzie są. Wydaje mi się, że za mało jest nam objawione, a poza objawieniem nic nie wiemy. Mówię o jednym objawieniu, bo objawienia prywatne. To też jest strasznie zależne, to znaczy główny przekaz jest ważny, a nie cała otoczka. Więc jak ktoś tam opisuje, co te dusze czyśćcowe, czego te dusze czyśćcowe doświadczają, to jedno, co jest ważne, że one potrzebują naszej modlitwy, a nie to, jak to wygląda znowu. Jeżeli nawet Jezus nam nie mówi, jak to wygląda, to tym bardziej taka czy inna święta. Także na tym, ja bym wolał na tym zakończyć.
żeby nie wychodzić poza granicę tego, co potrafimy, co wiemy i co potrafimy zrozumieć. Najlepiej patrzeć na jedynego zmartwychwstałego, jakiego znamy, czyli na Jezusa. No tak. Z jednej strony był to ten sam Jezus, ale bardzo charakterystyczne jest to, że bali się zapytać, kim on jest, bo wiedzieli, że to był Pan. Ale to też jest wyjątkiem. Więc oni czuli... Nie. Odwrotnie. Zmartwychwstanie Jezusa, my w Nim zmartwychwstaniemy. Czyli zmartwychwstaniemy tak jak On. On po to umarł i zmartwychwstał, żebyśmy mogli zmartwychwstać w taki sam sposób. On jest dokładnie tak samo, znaczy, no, bez jego oczywiście boskiej mocy. Ale on zmartwychwstał, po to stał się człowiekiem. To człowiek zmartwychwstał, Bóg nie ma potrzeby zmartwychwstania. I to jest bardzo, myślę, ważny jest ten fragment. Bali się go zapytać, kim jest, bo wiedzieli, że to jest Pan. Co z tego wynika? No, z jednej strony było coś innego, był inny, ale wiedzieli, że to jest ten sam Jezus. Po czym przychodzi dzieci, macie tu coś do zjedzenia. Prawda? Żeby pokazać, że on dalej jest naprawdę człowiekiem. Że nie jest zjawą, ale także nie jest właśnie aniołem. Czyli jest ciągłość, ale rzeczywiście jest przemiana. Co zostanie przemienione? Jak to zostanie przemienione? Znaczy, zostanie mu uwolnienie wszelkich ograniczeń. Że znowu Jezus przechodził przez drzwi zamknięte. Ograniczenia. Będziemy w ciele, czyli będziemy, no jest mowa też o nowym niebie i nowej ziemi, czyli będziemy fizyczni. Można dotknąć było Jezusa, można, będę zbawiony. Znaczy nie, tak zmartwychwstanie jest. Można się dotknąć, zobaczyć, przemieszczać, no bo jeżeli ciało jest fizyczne, no to musi być. Ale na przykład te ograniczenia materii już nas nie dotyczą. Czy jak chcę, to sobie mogę chodzić po podłodze, mogę się chodzić po wodzie, mogę przejść przez drzwi. Wątpię. Chylę czoło przed precyzją. To może na tym skończymy, bo to bardzo ładna konkluzja.